Siemano, dzisiejszy vlog, sobota, 5 października, jadę do Nano Gym, sparring pierwszy od nie wiem kiedy, bardzo długo, chyba ostatni raz to byłem w Częstochowie ze 3 tygodnie temu, jakoś tak, 3 albo 4 tygodnie temu, a dzisiaj jeszcze dodatkowo zostałem wyzwany przez Sebę, więc zobaczymy jakie jest zetknięcie z młodości ze starością. Ja jestem, reprezentuję starość, tak jak Peja w swoim Porsche reprezentuje biedę. Jedziemy. Buty na zmianę, koszulka na zmianę, a reszta zostaje ta co jest. Dzisiejszy też odcinek jest ostatnim, na którym używam GoPro. Moje GoPro ląduje w przyszłym tygodniu, albo w poniedziałek, albo we wtorek jadę je odwieźć, a przy okazji tam swoje rzeczy pozałatwiać. I na tym kończymy naszą współpracę. O, a propos GoPro, to powiem wam, no jest bardzo dużo czynników, dla których użytkowanie GoPro jest ok. No, jest to zajebista kamera, zajebista jakość obrazu. W dzień no to świetnie się wszystko filmuje. Super stabilizacja. No tak jak mówiłem, no jest to bardziej czynnik tego, że jednak te ciemne ujęcia tam, kiedy jest trochę mniejsze doświetlenie, no to jest słabo. Głupi przykład. Dlaczego GoPro przez tyle lat lekceważy tego europejskiego, właściwie polskiego klienta, no i nie może do tej kamery nawet tego języka polskiego zrobić? No przecież stworzenie tłumaczeń, czy to by były pomy, czy cokolwiek, to też jest pół dnia normalnie wykształconego człowieka. Ja bym był w stanie przetłumaczyć wszystkie pozycje menu w GoPro. Dobra, jadę, bo wyjeżdżam już z drogi polnej. Świństwo kupione, lecimy na trening. Mam niezapowiedziany spacerek, bo jakiś maraton, zresztą widzieliście przed chwilą. No, będę za jakieś 15 minut na miejscu pewnie, zobaczę czy wezmę tramwaj, czy zobaczę czy nie stoją, bo tak to jest w tym przyparku z Kareszewskim. Przede mną Stadion Narodowy, idę do tramwaju. Jestem jak handlarz butami używanymi. To na 7 czekamy. Ostatni przystanek, duży
skrócony. Ostatni przystanek. Prosimy o opuszczenie pojazdu. Siemano. Siemano. Od czasu spalimy w lesie. Witam Monika. Siemano. A co robisz? To co rozrzewka mała i walimy, walimy. Nie. I ten, i dźwięki łamiące się w kości. Trochę dalej. A gdzie zrób zoom na Gubito. Widzisz, powiedziałem. I już pokazał bardziej. No i na co mu ten miejscu? No, no, nie, nie, jeszcze nie ma wyciągu. Nie ma wyciągu. Normalnie. Jeszcze nie mam siły. Taka starość. Ja myślałem, że ty jeździsz rowerem po kardio, a to kurno. W ogóle mi to ostatnie kardio nie służyło. 50. Ja w ogóle mało nie dostałem zapaści. Jak się okazało, że jak jechaliśmy tu, to pojechaliśmy tu i miałem 17. Do tego myślałem, że zejdę. Tak to. Tutaj, gada, gada. Biednym ruskim szpiegiem. Jest szpiegiem, który zgubił konto. Ty pod stół, będziesz chciał grudnić. Radę za cię zrażę. I jak radę za cię Czym takie dramatyczne ujęcie? Jak w mandze. Stół nie, stół ma 4 kilometry. Nie, ze nie mogę tak, i oni zaczynają nagle tańczyć tak gwałtownie przez dole. To się nie liczyło, bo on ma tą koszulkę w paski, ona jest niezgodna z przepisami UEFA. Chociaż dzisiaj ważyłem 107,1 ważyłem rano. 107,1? To brzmi jak jakiś numer autobusu, ale... Ty, kurwa, to ja mam. Nie wiesz, jesteśmy... Zbliżenie na rękę. Nie wierzę. Się patrz na mnie. No stół, mówię ci. No tak, no. Siniak ma poduchę. Jak lecisz tak, to bo nie wiesz, więcej pleców. Stuk mam tak. O, serio? No. Kurwa, nie koordynujesz kurwa tych ruchów ciała? Jakiś silny ten lewy. Chcecie trochę magnezu? A to gumki są. Kurde. Magnezu gumkę? O właśnie, nie, nie, bo jest ten magnezu. Go! Winner. And go!
Zamykam wam ręki. Nie ruszaj się. Zamykam Wojtkowi. Nie ruszaj się. Ready, go! Ready, go! Pan kontroluje. 3-1. Mamy zwycięzcę. Do 7. Go! Czy ostatecznie nie dobrze? Zrobimy zaraz się na prawą. Się takim... Czekaj. Powinniśmy się łapać. To było combo. Wygrałeś 3 następne walki. A siur jaki, co? Zmieniło mi coś tam. Przepraszam. A light puller. To mnie pozwala właśnie, taki gentleman. Ale spocona. Dzięki. Żegnamy się z Naną. To tutaj jest Grzesiek. Z matką. Żegnamy się z Grzeskiem. Trzymajcie się. Cześć. Patrzcie. Ma armię z nim zdrowie. Zdrowie. I chodzimy stąd. Ja się góra już. Przepraszam, chłopaki. Ja sobie. A to do środka. Do środka. To uwaga, żeby się was nie pognieść. Żebyście się nie pognieść. Dobra, zmiotłem ci dziecko. Tak? Ja to mam. Wyrzuciłeś do śmieci pewnie. No i opuściam towarzycho. Dzisiejsza walka z Sebą, no niestety przegrana. Ale chłopak się tak zawijał w hak, że po prostu nie dało się nic tam zrobić. A u mnie biceps jest no niestety taki sobie. Jest to starczy biceps. Trochę może go jeszcze podreperuję, ale jakoś ostatnio nie mam weny na treningi i zobaczymy. Teraz idę się przejdę Zieleniecką z Karyszakiem i do samochodu. No, trzeba zrobić trochę kroków. Tutaj idziemy. Telekom. Jesteśmy na Kijowskiej w Warszawie. Po co jechałem tym tramwajem. To różnica jest chyba tylko może 5 minut. Pójdę sobie przez park. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I tak właśnie spędziłem teraz 4 miesiące na głębokiej wsi i te widoki parku to na mnie nie robią za dużego wrażenia, ale robiły i robią pod względem sentymentu, no bo w końcu jestem z Warszawy, Kamionek jest mi dosyć bliski jako miejsce, a ogólnie z Mokotowa.
byłem w tym miłym, ale nie, jakoś no, nie jest miłe, bo prawie 3 dychy zestaw obiadowy, ale widziałem te ilości, to ja tam nawet pomimo tego, że jestem na lekkiej redukcji, no to bym się nie najadł tym zupełnie. Idę po na kebaba zwykłego. Dojechałem do domu z tego miejsca. Dzięki za wspólną wyprawę do Warszawy. Jeszcze raz Seba, gratulacje, wygranej na lewą rękę. Ja mam swoje przemyślenia, wiem co trzeba by było wzmocnić i o ile mój wiek i forma treningu pozwoli, no to może się uda, jak się nie uda, no to trudno. Zawodnicy o wielkim potencjale, myślę, że duża przyszłość przed nimi, no przede mną to już jest raczej tylko... No. Dzięki, jeżeli wam się podobało, to suba dajcie, napiszcie jakiś komentarz. Trzymajcie się. Na razie, do następnego.